normalnym, porządnym człowiekiem. Możesz też olać cały system, który mówi o tym, że Bóg jest, czy też Go nie ma. I możesz mówić, ja jestem sam dla siebie Bogiem. Możesz też udawać, że to Cię w ogóle wszystko nie interesuje. Ale prawda jest taka, że Jezus jest. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Boga inaczej niż przez Jezusa. Chcę, żebyś przyjął tą prostą informację, że Bóg Cię kocha. I dał dowód swojej miłości do Ciebie przez to, że zanim się urodziłeś tutaj na ziemi, Chrystus umarł za Twoje grzechy. On wstał z martwych jako jedyny. Pokonał śmierć. Mahomet umarł, go pochowali. Budda umarł i go pochowali. Konfucjusz umarł i go pochowali. Jezus wstał z martwych. Ale jak to? To jest najlepiej udowodniony fakt historyczny. Jezus wstał z martwych. Pokonał śmierć. Śmierć, która trzymała wszystkich w uścisku, została pokonana przez Jezusa Chrystusa. I dzisiaj każdy, kto wierzy, nie ujrzy śmierci na wieki. Nawet jeżeli życie człowieka, który oddał swoje życie Jezusowi, skończy się tu na ziemi kiedyś, to pójdzie on do nieba, jakkolwiek go pojmujesz. I będzie żył wiecznie z Bogiem, a potem tutaj będzie prowadził nowe życie na ziemi. W nowym ciele, na nowej ziemi. Ale musi być podjęta najpierw decyzja, czy Ty chcesz. Czy chcesz zaufać Jezusowi, czy chcesz się pozbyć tego strychu grzechu z Twojego życia? I nie mów mi, że nie zgrzeszyłeś, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli w braci chwały Bożej. Ale to usprawiedliwieni za darmo, z łaski. Nie możesz zapracować na Twoje zbawienie. Nie możesz zasłużyć na miłość Boga. Bóg kocha Cię bardzo i dał dowód swojej miłości do Ciebie przez to, że Chrystus za Ciebie umarł. To jest prawda Boża. Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Nie można sobie zasłużyć na Niego, ale można tam pójść za darmo. Przez wiarę. Wiara to pewność. Zaufaj dzisiaj Jezusowi. Oddaj Mu życie. Nie wmawiaj sobie, że jesteś w takim czy innym systemie religijnym. W niebie nie ma katolików, protestantów, prawosławnych. Nie ma tam takich ludzi. W niebie są tylko ci, którzy są obmyślą Jezusa. Tak się nazywają, to chrześcijanie, chrystusowcy. Jezus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i życiem. Przyjdź do Jezusa, oddaj Mu stery swojego życia. Zapomnij o tym wszystkim, co ten świat Ci wmawiał. Nie pielęgnuj grzechu, nie pielęgnuj samosprawiedliwości. Nie olewaj tego, nie przechodź mimo. Przyjdź do Jezusa. On jest jedyną drogą, jedyną prawdą, jedynym życiem. On jest Bogiem cudów. Bóg ma dla Ciebie cały system cudów. Ja zostałem uwolniony od narkotyków. Zostałem wyspowodzony z grupy przestępczej. Kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, wniosłem go na kolana. On przebaczył mi to, że zabiłem człowieka. On przebaczył mi to, że handlowałem narkotykami. On przebaczył mi moje grzechy. Ja chcę, żebyś dzisiaj zaufał Jezusowi. Chcę, żebyś dzisiaj zaufał po też wielkiemu Bogu, który dał dowód swojej miłości do Ciebie przez to. Kiedy jesteś i narodziłeś, On za Ciebie umarł. Weź swój cud, zawołaj do Niego. Niech to będzie zmiana, radykalna zmiana w Twoim życiu. Nie opieraj się na jakimś systemie kapłańskim. Nie opieraj się na tym, co jest dobre czy złe. Bóg nie jest Bogiem dobra czy zła. Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Bogiem życia. Ja dzisiaj reklamuję życie. Słowo Boże mówi, że każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, to odda mu swoje życie, nie umrze na wieki. Możesz mieć życie wieczne i możesz prowadzić zwycięskie życie tu na ziemi. Zwycięskie życie. Nie musisz ulegać temu frajerowi diabłu. Nie musisz ulegać mu, bo on chce, żeby twoje życie było w zniszczeniu. Ale Jezus pokonał szatana. Szatan to zwykła pała. Został pokonany przez potężnego bohatera Jezusa Chrystusa. Zaufaj Jezusowi, oddaj Mu swoje życie, a On wszystko zmieni. Nie ufaj religii, nie ufaj religii. Religia Cię zawsze wyprowadzi w jakieś knieje. Ale Jezus, On jest życiem. Zaufaj to życie.